Witajcie moi drodzy, w tym filmiku przedstawię wam przyimek przez. Dlaczego wybrałem ten przyimek? Otóż okazuje się, że na jeden nasz przyimek przez w języku angielskim będziemy mieć aż 8 różnych wersji, czyli łatwo to wszystko pomylić. Generalnie przyimki są ciężkie dla Polaków, bo one się generalnie nie pokrywają z językiem angielskim. Przykładowo my mówimy dobry w, on jest dobry w tańcu, a Anglik nie powie w, tylko at, czyli tak jakby na he is good at dancing, a nie in dancing. I teraz nasze przykłady. Pierwsze. W strukturze przez ciebie, jako wyrzut, to się stało przez ciebie. Wtedy powiemy because of. To jest ten sam zwrot, co z powodu. I was late because of you. Spóźniłem się przez ciebie. Drugie użycie. Przez sąsiada. To jest jakby forma strony biernej. Tu mamy przykład. The thief was caught by my brave neighbor. Czyli złodziej został złapany. Tu jest właśnie tak strona bierna. Złodziej został złapany przez mojego dzielnego sąsiada. Na przykład on został zaatakowany przez kota. Wtedy też będzie by. Także tu mamy stronę bierną. Imię słów bierny złapany, czyli nyna ne, ty ta te. O imię słowach biernych i czynnych mówiliśmy w innym filmiku, do którego link macie u góry. Trzecie użycie. Przez ulicę, przez jezioro. Generalnie przechodzimy przez coś, co jest powierzchnią płaską. Wtedy powiemy across. Na przykład the kids ran across the road. Czyli dzieciaki przebiegły przez drogę. Tylko tak jak mówię, tutaj jest powierzchnia płaska. Bo jak popatrzymy na przykład czwarty, przez drzwi, przez las, to tutaj mamy przez w przestrzeni. Nie na powierzchni, tylko w przestrzeni. Czyli I walked through the door. Przeszedłem przez drzwi. Jakbyśmy powiedzieli przeszedłem przez las, to też będzie through the forest. Czyli przez po powierzchni across, przestrzeni through. Piąta wersja na przez po angielsku to out of. Przykładowo patrzeć przez okno. I looked out of the window and saw a black cat. Czyli wyjrzałem przez okno i zobaczyłem czarnego kota. Szóste przez. For. Na przykład jak podajemy okres czasu, przez minutę, przez dwie godziny. He was talking for a minute. Czyli przez minutę. Wtedy musimy użyć for. Siódme użycie. Przez Warszawę użyjemy via. W sensie jechaliśmy gdzieś tam przez Warszawę, przez Londyn. Musimy powiedzieć via. We went to the seaside via Warsaw. Czyli pojechaliśmy nad morze przez Warszawę. I ósmy przykład, kiedy na przykład skaczemy przez płot, przez kałużę lub przechodzimy przez most, musimy użyć over na nasz przez. I przykładzik, he jumped over the fence. Przeskoczył przez płot.